Turniejem w hiszpańskim Granollers polska reprezentacja piłki ręcznej zakończy swoje przygotowania do rozpoczynających się 10 stycznia Mistrzostw Europy w Niemczech. Na zgrupowaniu, gdzie trenują nasi szczypiorniści do europejskiego czempionatu, znajduje się zawodnik Korotub Gwardiopole, rozgrywający Piotr Jędraszczyk. Nie zagrał jednak w Hiszpanii z powodu urazu przywodziciela. Podopieczni Marcina Lijewskiego rozpoczną turniej jutro od spotkania z gospodarzami. Początek meczu o 18:00. Pozostałymi rywalami Polaków będą Serbowie i Słowacy. Następnie selekcjoner kadry ogłosi ostateczny 18-osobowy skład na Euro. Jutro swoje pierwsze spotkanie w tym roku zagra PSG Stalnysa. Ich rywalem będzie Ślepsk Malów Suwałki. Faworytem rywalizacji w 14. kolejce Plus Ligi będą Nysanie. Zajmują obecnie 8. lokatę w tabeli, jednak w poprzedniej potyczce ulegli 0-3 projektowi Warszawa. Ślepsk natomiast również poprzedni rok zakończył porażką w 3 setach z inną drużyną z Opolszczyzny, grupą Azoty z Aksą Kędzierzyn-Koźle. Początek jutrzejszego meczu o 15:45. Polacy pewnie awansowali do półfinału drużynowego turnieju United Cup 2024. Nasi tenisiści pokonali Chińczyków 3-0 i oczekują na kolejnego rywala. Jako pierwszy na kort w australijskim Perth wybiegł Hubert Hurkacz. 27-latek pokonał 6-3, 6-4 Chinzena Changa. Następnie awans Polakom zapewniła Iga Świątek. Pierwsza rakieta kobiecego tenisa ograła Qin Wen Cheng, kolejno do 2 i do 3. Pewna promocja do następnej fazy pozwoliła na występ w deblu Katarzyny Peter i Jana Zielińskiego. Ci wygrali z Xiao Diyu oraz Fan Jingkiem Sanem 6-3, 5-7, 10-7. Rywala nasi reprezentanci poznają jutro, w zależności od rywalizacji Francuzów z Norwegami. Poznaliśmy terminarz towarzyskich spotkań MKS-u Kluczbork przed rundą rewanżową w grupie trzeciej ligi. Pierwszy mecz kontrolny zagra u siebie 20 stycznia ze Stalą Brzeg. Pozostałe ich spotkania odbędą się na boiskach rywali. Kolejno z GKS-em Bełchatów, MKS-em Myszków, Skrą Częstochowa, Wiktorią Częstochowa oraz Ruchem Zdzieszowice. 27 lutego kluczborczanie zagrą pierwszy mecz o stawkę w tym roku w ćwierćfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski z rezerwami Odropole. Do ligowej rywalizacji wrócą w pierwszy weekend marca. Meczem z Odrą Bytom Odrzański. Ruszyła zimowa transferowa karuzela piłkarska. W drużynach Pank Spółdzielczy w Leśnicy 4 Ligi Opolskiej doszło już do pierwszych zmian, ale na razie trenerskich. Z Fortuny Głogówek odszedł Maciej Lisicki, który objął drużynę z Football World klasy okręgowej Unię Krapkowice. Jego miejsce zajmie Marek Handzel. 43-latek ostatnio prowadził Unię Turza Śląska, a w trenerskim CV ma m.in. Ruch Zdzieszowice i Polonię Głubczyce. Bez trenera została Pogoń Prudnik. Z funkcji szkoleniowca ostatniej drużyny w tabeli czwartoligowych rozgrywek zrezygnował Marcin Wicher.